Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Dalej nagrania do modułu trzeciego programu pracy samemu nad sobą fundacyjnego. Dalej temat motywacji. Ten odcinek jest o zewnątrz lub wewnątrz sterowności. To są takie cechy psychiczne, sterowność, które bardzo obrazowo akurat są ujęte w języku polskim. Mówią, czy jesteśmy sterowani od wewnątrz, czy jesteśmy sterowani od zewnątrz. Czyli czy kierujemy sobą sami, czy kierują nami inni. O tych drugich moja mama zawsze mówiła: jaką mnie, Panie Boże, stworzyłeś, taką mnie masz. Są to ludzie o bardzo zagmatwanych motywacjach, nie biorąc odpowiedzialności za siebie. Natomiast ludzie wewnątrz sterowni to ludzie, którzy biorą swoje życie w swoje ręce. Podstawą tego, czy jesteś wewnątrz czy zewnątrz sterowny, jest Twoje przekonanie o świecie, a więc możemy powiedzieć, że swego rodzaju skrypt. Dlatego można to zmienić, ale oczywiście są ludzie, którzy potrafią coś w swojej głowie zmienić i są ludzie, którzy zmienić nie potrafią. I zewnątrzsterowność, wewnątrzsterowność to jest temat taki, no właśnie, mocno incepcyjny, dlatego że osoba zewnątrzsterowna jest w o wiele mniejszym stanie zmienić coś w swojej głowie niż wewnątrzsterowna. A pożądanym stanem psychologicznym, dobrostanem, normalnością, w sensie dobrostanem, jest jednak wewnątrzsterowność, a nie zewnątrzsterowność. To się kształtuje, te cechy się kształtują w oparciu o przekonanie o tym, czy moje działania mają wpływ na rezultaty, które mam w życiu, czy też wpływ na te rezultaty mają czynniki losowe, inne osoby, czynniki zewnętrzne. Jak to się kształtuje we wczesnym etapie życia, w dzieciństwie? Otóż rodzice niekonsekwentni, rodzice nieprzewidywalni, niezrównoważeni, niesłowni, humorzaści, chwiejni kształtują bardziej zewnątrzsterowność dziecka. Ponieważ dziecko nie może zaobserwować, że od jego postępowania zależą rezultaty. Takie osoby wyrastają na osoby bardzo podatne na przemoc psychiczną, na manipulację, na poddaństwo. Dlaczego? Był taki eksperyment, nie pamiętam czyj i nie sprawdziłam teraz przed audycją, na szczurach, gdzie za naciśnięcie guzika szczur dostawał jedzenie. Przy czym jedna grupa szczurów dostawała je regularnie, konsekwentnie, a druga zupełnie nieregularnie. Nie wiadomo było tak naprawdę, od czego to zależy. I szczury, które zauważyły, że jedzenie dostaje się za przyciśnięcie przycisku, brały tyle jedzenia, ile im było potrzebne, ile miały ochotę, i sobie odpuszczały. Jak znowu nabrały ochoty, to znów przychodziło wcisnąć przycisk. A kiedy nagle jedzenie przestawało się pojawiać, to po kilku próbach przestawały naciskać przycisk, uznając, że ta okoliczność się skończyła. to, co dostawały to jedzenie regularnie dostarczane, a potem które zniknęło, to jest w treningu behawioralnym, czyli w treningu zachowań, nawyków, tak zwane wzmocnienie regularne, wzmocnienie pozytywne też, bo jest to gratyfikacja, no i wzmocnienie regularne, a więc czytelne zasady. Natomiast druga grupa szczurów dostawała wzmocnienia nieregularne. Tak więc historycznie zaczynała naciskać przycisk, niezależnie od tego, ile dostawała jedzenia, czy ono się pojawiało, czy ono się nie pojawiało, czego było za dużo, czego było za mało. Szczury po prostu waliły w ten przycisk. W pewnej mierze w poszukiwaniu sensu, reguły. I stawały się uzależnione od tego przycisku i od tej procedury. Tak samo jest w toksycznych relacjach, przemocowych związkach. Rzadkie wzmocnienia pozytywne, tak zwane okresy miesiąca miodowego, są czymś, co trzyma nas w toksycznych związkach najbardziej. To znaczy oczekiwanie na znów na gratyfikację. Gratyfikacja to jest zawsze dopamina. Zawsze poczucie spełnienia, spokoju, przyjemności, satysfakcji. I teraz człowiek, który dostawał od swoich rodziców jasne reguły, konsekwentnie, jest człowiekiem, który widzi, że dużo od niego zależy. Człowiek, którego rodzice reagowali jak niezrównoważeni, mógł nabrać przekonania, że od niego nic nie zależy. To nie jest oczywiście taka korelacja wnosząca jeden, to nie jest 100% związku, ponieważ na całokształt naszej osobowości na pewno nie wpływa jeden czynnik. No ale rodzice są takim pierwszym. Następnym jest oczywiście cała reszta doświadczeń społecznych, ale też metadoświadczeń. Na przykład, jeśli jesteś wychowany, jeśli głęboko wierzysz w jakiegoś Boga, jeśli jesteś wychowany w metanarracji, w której Bóg o wszystkim decyduje, to tworzysz sobie wizję świata, w której mało od ciebie zależy. Jeśli masz doświadczenia z kimś, kto jest autorytarny, masz doświadczenia w swojej metanarracji, w których mało od ciebie zależy. Jeśli spotykasz się z jakąś wielką niesprawiedliwością, losowością, jeśli spotka cię trauma typu pożar od pioruna, śmierć w wypadku, tak jak śmierć mojej mamy w wypadku, gdzie ona miała pierwszeństwo, była zupełnie zabezpieczona, miała lusterka przy rowerze, zeszła w ogóle z ulicy i uważała po prostu na 1000 sposobów i po prostu w środku słonecznego dnia zginęła przez czyjąś nieuwagę, to twoje poczucie wewnątrzsterowności może zostać zachwiane. A im wcześniej, im więcej miałeś takich doświadczeń, tym trudniej ci będzie zbudować wewnątrzsterowność. Niemniej, jeśli teraz słuchasz mnie i myślisz sobie, że chyba jednak jesteś osobą zewnątrzsterowną, osobą, która spełnia cudze oczekiwania, osobą, która polega na innych, która szuka przewodnictwa, która szuka opieki, która szuka doradcy, która boi się wziąć swoje życie we własne ręce, a równocześnie nie jesteś takim klasycznym typem zewnątrzsterownym, a więc nie jesteś dość agresywnym, ksenofobicznym, taką konserwą, betonem. Jeśli nie kierujesz się w życiu tylko zasadami, które są wyrażane w formule, bo tak się robi, bo tak powinno być, bo to jest normalne, jeśli jakby całościowo w swojej egzystencji nie uciekasz w się robi, tak się robi, tak się powinno, to jesteś kimś, kto stoi okrakiem pomiędzy zewnątrz a wewnątrz sterownością. Czyli masz szansę. Bo osoba, która jest głęboko zewnątrz sterowna, raczej z tego nie wyjdzie, dlatego że jej przekonanie jest takie, że zewnątrzsterowność jest jedyną normalnością. Osoba, która jest skrajnie wewnątrzsterowna, no cóż, wewnątrzsterowność koreluje z psychopatią i zachowaniami antyspołecznymi. Dlatego należy, tak, zdrowo jest być wewnątrzsterownym, ale nie skrajnie wewnątrzsterownym. I teraz jeśli bardziej, znaczy jeśli stoisz okrakiem gdzieś pomiędzy, a nie gdzieś w zdrowej strefie wewnątrzsterowności, to ustal sobie obszary, w których jesteś najbardziej zewnątrzsterowny. Wybierz sobie swoje problemy, które przerabiasz w tym module i rozpisz ich aspekty, w których jesteś zewnątrzsterowny. W następnej kolumnie, napisz to w kolumnie, w następnej kolumnie napisz sobie, co lub kto tobą steruje. Ojciec, pieniądze, sąsiedzi, bliżej nieokreślona opinia publiczna, lajki na Facebooku, koledzy z podwórka. Kto tobą steruje w tym danym obszarze? Następnie napisz, jaką ty masz, w następnej kolumnie, jaką ty masz gratyfikację z tego, że ktoś tu tobą steruje. W następnej kolumnie napisz, jaka byłaby przeciwna sytuacja. To znaczy, gdybyś był wewnątrzsterowny, to co byś zrobił z tą sytuacją? Jak ona by wyglądała? Czy w ogóle byłaby w twoim życiu? I zastanów się, patrząc na tą całą tabelkę, czy jesteś w stanie zrezygnować z tych korzyści, które masz, z tego, że ktoś tobą steruje, na rzecz tego, żeby osiągnąć to, co mógłbyś osiągnąć, gdybyś był wewnątrzsterowny. Bo, tak jak mówiłam, motywacja to jest biznes samemu ze sobą. Musisz sobie zadać pytanie, ile jesteś w stanie zapłacić, by osiągnąć dany cel. A ile jesteś w stanie zapłacić, to jest nie tylko jaki wysiłek jesteś w stanie włożyć, ale jeszcze co jesteś gotów stracić, bo zawsze tracimy. Rezygnując z zewnątrzsterowności, tracisz bardzo wiele. Iluzoryczne poczucie bycia zaopiekowanym, posiadania wsparcia. Być może tracisz wcale nie iluzoryczną możliwość nieodpowiadania za swoje finanse lub nieodpowiadania w ogóle za nic. Być może przedłużasz sobie dzieciństwo i to jest ten twój prawdziwy zysk. I może wcale nie chcesz z tego rezygnować. Odpowiedz sobie, czy to, co byś miał, gdybyś był wewnątrzsterowny, jest warte tego przede wszystkim, żeby zrezygnować z tego, co masz, gdy jesteś zewnątrzsterowny. I to jest w ogóle pierwszy krok do zmiany. Jeśli nie chcesz z tego zrezygnować, to nieważne jest, jaki wysiłek jesteś w stanie włożyć w to, żeby to osiągnąć. I tak tego nie osiągniesz, więc w ogóle daj sobie spokój. Dorastanie to jest utrata dzieciństwa, to jest śmierć dzieciństwa. A więc brak odpowiedzialności, a więc wygody, a więc wiszenia na kimś innym. Dorosłość to jest też wolność. To jest odpowiedzialność do wolności. To jest możliwość prawdziwej kreacji swojej rzeczywistości i to są piękne rzeczy. Bardzo warte, ale one są okupione tym, że stoisz z bytem oko w oko i jesteś sam. I nawet jeśli jest koło ciebie ktoś, to on nie służy do tego, żebyś na nim wisiał. On nie służy do tego, żebyś się nim zasłonił. On co najwyżej może razem z tobą być zdobywcą. Przekształcać rzeczywistość. Czyli stawać do odpowiedzialności razem z tobą, a to jest zupełnie co innego niż stawać do odpowiedzialności za ciebie. Za ciebie stają rodzice. A później sobie szukasz, jeśli jesteś niedojrzałą osobą, kogoś innego, kogo wpakujesz w tę rolę. Zazwyczaj trzeba zmieniać te osoby raz na jakiś czas. Jeśli widzisz, że jesteś osobą stojącą w rozkroku pomiędzy wewnątrz i zewnątrz sterownością, to przemyśl sobie jeszcze raz także, skąd twoje przekonania będące podwaliną do zewnątrz sterowności. To znaczy, weź znowu te same rzeczy, które rozpisałeś sobie w tej tabelce i zastanów się, jakie inne przekonanie stoi za tym. U mnie na przykład na terapii wyskoczyło mi kiedyś po prostu jak ropucha z ust zdanie, każdy głupi ma rację. I to było takie głęboko zakorzenione przekonanie, w którym zostałam wychowana. I kiedy to zostało zwerbalizowane, to zdanie padało u mnie często w rodzinie. Krytykowane było, a równocześnie było krytykowane w każdym pokoleniu, że rodzice tak robili, a mimo wszystko ci rodzice, którzy to krytykowali, robili to swoim dzieciom, mi też. Każdy obcy mógł powiedzieć o mnie coś złego i było to brane przez moją mamę za pewnik, za prawdę. Jeśli ja mówiłam, że było inaczej, to mi nie było wierzone. Można mi było oskarżać o różne rzeczy i niektóre paskudne osoby miały z tego naprawdę radochę, kiedy widziały, że mojej mamie można wmówić wszystko na mój temat i patrzeć po prostu, jak ona odwala przedstawienia na całym osiedlu na przykład. Wściekła. Za to, że ja znowu coś, czego nigdy nie zrobiłam. Więc zastanów się, jakie takie głębokie przekonanie, które bierzesz w ogóle nie tylko za pewnik, ale za w ogóle jakąś normę, jakąś taką oczywistość, której nawet nigdy nie wypowiedziałeś na głos, bo po co ona jest tak oczywista, stoi za danym problemem. Czy na przykład nie wyprowadzasz się z domu, bo sobie nie poradzisz, bo ty nie potrafisz podejmować decyzji, tylko twoi rodzice potrafią je podejmować? A może nie wyprowadzasz się z domu, bo wiesz, że znacząco obniży się twoja stopa życiowa, a myślisz, że pieniądze dają szczęście? A może nie wyprowadzasz się z domu, bo masz gdzieś podświadome poczucie, że porzuciłbyś rodziców i byłbyś niewdzięczny, trzeba się dogrzebać do takich przekonań, które jak taki zalany beton zatkały ci mózg już dawno temu, 100 lat temu i leżą tam, blokują przepływ myśli. Takie stare złogi, jakieś bzdury, które towarzyszą ci od zawsze. I dopiero jak pogrzebiesz w tym na tyle, to będziesz mógł się w ogóle brać za jakieś cele, jakieś marzenia. Bo na razie ty masz po prostu nogi w bagnie, nie możesz ich wyciągnąć. Nie da się pójść dalej. Całą energię poświęcasz na to, żeby te nogi wyszarpać, a je prawdopodobnie trzeba wyślizgnąć. Trzeba zrobić zupełnie coś innego niż robisz. Bo kiedy się szarpiesz, kiedy stawiasz opór, to materia też ci stawia opór. Jesteś zmęczony i zrezygnowany. A każdy problem, w którym tkwisz, trzeba poznać. Poznać jego naturę, wtedy możesz go łatwo rozwiązać. Każda przeszkoda, która cię zakleszczyła, ma jakąś swoją fizykę, ma jakąś swoją mechanikę. Jeśli ją poznasz, to prawdopodobnie jednym palcem się wyplączesz. A przynajmniej duże jest prawdopodobieństwo, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.